pierwszy Kongres Rozwoju Polski i pierwsza debata Kongresu Rozwoju Polski, debata poświęcona inwestycjom, których nie wolno zatrzymać, a więc polityce inwestycyjnej i rozwojowej państwa oraz kwestiom suwerenności inwestycyjnej Polski. To jest pojęcie, które wierzę będzie padało dzisiaj podczas debat Kongresu Rozwoju Polski wielokrotnie i w różnych odsłonach. Drodzy Państwo, chcemy podyskutować o kluczowych dla polskiej gospodarki inwestycjach i projektach, od których zależy i zależeć będzie suwerenność inwestycyjna Polski. Nie wolno bowiem, jak już mówiliśmy podczas inauguracji Kongresu Rozwoju Polski, zaprzepaścić dziejowej, pokoleniowej wręcz szansy, która stoi przed Polską, a wynika z wyjątkowego geopolitycznego momentu, w którym się znaleźliśmy. Jednym z najistotniejszych wyzwań z pewnością są rozpoczęte już inwestycje, które mogą zmienić gospodarczą mapę Europy. 8 ostatnich lat rządy Zjednoczonej Prawicy przypadły w czasie najpotężniejszych od dziesięcioleci turbulencji, ale żeby je tak na szybko wymienić, pandemia COVID-19, kryzys migracyjny, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, radykalna zmiana łańcuchów dostaw na całym świecie, Brexit, gospodarczy wyścig między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, imperialne sny Rosji realizowane przez próby uzależnienia Europy od rosyjskich surowców, w końcu galopująca dekarbonizacja. To wszystko, z tym wszystkim musieliśmy zmierzyć się w ostatnim czasie. Mimo to Polsce udało się przeprowadzić udaną, niezależną od nacisków i unijnych wymuszeń politykę gospodarczą. Często wbrew i na przekór modom udało się wprowadzić państwo do gospodarki, renacjonalizując lub, co pewnie brzmi lepiej, repolonizując wiele firm w strategicznych sektorach gospodarki. Niepokoić mogą jednak zapowiedzi opozycji dotyczące choćby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycja, która na trwale zmienia układ transportowy w Polsce, porządkując wreszcie układ komunikacyjny, ma szansę spowodować, że Polska stanie się prawdziwym komunikacyjnym centrum Europy. Od lat stawiam taką tezę, że największa bitwa gospodarcza XXI wieku rozegra się ostatecznie w dziedzinie właśnie transportu i logistyki. Zatem CPK jest inwestycją, która może rzeczywiście zmienić mapy przepływu pasażerów i towarów w Europie. Potrzebujemy tego lotniska, potrzebujemy kolei, musimy zadbać o szybkie i dobre połączenia centrum kraju z polskimi portami. O tym będziemy dyskutować podczas naszej debaty, której udział wezmą Marcin Horała, poseł na Sejm, były sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Witam bardzo serdecznie. Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, były sekretarz stanu w Ministerstwach Inwestycji i Rozwoju, Funduszy Aktywów Państwowych i Ministerstwie Finansów. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. I Zdzisław Sokal, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie. Panowie, zacznijmy może rzeczywiście od chyba tej najważniejszej, w każdym bądź razie, jeśli spojrzeć na to, na inwestycję, która od wielu miesięcy mierzy się z bezpardonowym atakiem polityków obecnej koalicji rządowej, to Centralny Port Komunikacyjny jest właśnie taką inwestycją. Pytanie do pana posła Horały. Panie ministrze, wielokrotnie wyjaśniał pan, jak bardzo Polska potrzebuje centralnego lotniska i punktu komunikacyjnego zbierającego w jednym miejscu transport lotniczy, kolej i ostatecznie także dostęp do transportu morskiego do polskich portów. Wielokrotnie mówiliśmy też o tym, że to inwestycja, która właśnie na dziesięciolecia zmieni układ transportowy w Europie, pozwoli też Polakom zarabiać na transferze towarów do i z Europy. Tymczasem dziś mam wrażenie, wszystko sprowadza się do walki o wywłaszczenia, wsparcia na remont elewacji kościoła w Wiskitkach. To temat chyba najgorętszy ostatniego tygodnia, gdyby spojrzeć na część mediów.
Jak i czy Pana zdaniem można przekonać rządzących, że są inwestycje, wobec których potrzebujemy takiego wieloletniego konsensusu politycznego ponad wszelkimi podziałami, że to są inwestycje, które są ważne po prostu dla Polski w takim dziejowym, pokoleniowym aspekcie? No to pytanie takie trochę z gatunku polityki, a nawet metapolityki, pan redaktor tutaj political fiction łaskaw sformułować. Bo czy można przekonać obecnie rządzących? No, to wymaga przyjęcia całego szeregu założeń, tak? Znaczy na przykład wspólnoty pewnej celów, tak? Znaczy, że celem jest długofalowy rozwój Polski. Na kongresie, który nie jest polityczny, no tylko delikatnie powiem, że chyba pewności przynajmniej stuprocentowej w tym przypadku mieć nie można co do tej wspólnoty celów. No ale musimy ją roboczo założyć, tak? No, żeby w ogóle jakoś dalej funkcjonować w tym paradygmacie merytorycznej rozmowy o CPK. To, co warto odnotować, to też, że już po wyborach bardzo dużo niezależnych ekspertów, czy w ogóle nawet nie ekspertów, internautów, youtuberów, w tą debatę o CPK się włączyło. Wielu z nich ku swojemu zaskoczeniu odkrywając, że to jest dobry pomysł. I tu niestety ten wpływ polityki był, tego schematu takiej no, totalnej opozycji, a teraz koalicji był fatalny. To znaczy, że było no, generalnie jak coś robi rząd, no to z założenia złe. A ponieważ tak społeczeństwo współczesne funkcjonuje, że każdy siedzi w tej swojej bańce informacyjnej i tak nie za bardzo konfrontuje różne punkty widzenia, no to był przekonany, że jest złe. No i teraz, kiedy skończyły się wybory i ten temat tak trochę zszedł no, z takiego przynajmniej czysto wyborczego sporu, no mówiąc krótko, nie jeden ekspert, muszę przyznać, że nawet taki, do którego wcześniej się zwracaliśmy, że nawet w ramach no, jakiegoś wynagrodzenia, czy jakieś opracowanie by nie stworzył, czy ten to nie, bo nie chce być z tym utożsamiany, bo ten, no to teraz sam z siebie okazuje się, że jest przekonany i jak najbardziej. Jak najbardziej za. I to jest to dobre. Tak? Pytanie, na ile no, to dostrzegą rządzący, no bo jeżeli patrzymy chociażby w te świeżo odzyskane neomedia publiczne, a niektórzy znawcy tematu mówią, że to tak warto analizować, bo to tam wcześniej pojawiają się pewne zamiary, które za chwilę będą realizowane. Jak jest szykowane rozwiązanie jakiegoś problemu, no to wtedy się pojawi informacja, że jest taki problem, że on jest ważny, a za chwilę, no to tam raczej widać przygotowania do likwidacji CPK. Ten dyskurs jest bardzo jednostronny. Dzisiaj w Sejmie mieliśmy okazję z nowym pełnomocnikiem, panem Maciejem Laskiem. No on wydawał się jeszcze po kilku tygodniach niewciągnięty w temat, znaczy nie udzielał takich konkretnych odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. No. Przykładowo, kiedy ja odchodziłem z funkcji pełnomocnika, to do ostatnich właściwie godzin walczyliśmy o to, żeby uruchomić przetarg na drążenie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, który już był no, praktycznie gotowy, ale tam jeszcze no, drobnej formalności zabrakło, żeby móc ten przetarg ogłosić. Powinien być w związku z tym ogłoszony no, 2-3 dni po moim odwołaniu. Nie jest ogłoszony do tej pory. No i zabrakło odpowiedzi dlaczego. Tylko jeden z kilku przykładów, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie pewnego zawieszenia. Ta debata publiczna i również wynik sondaży opinii publicznych, które bezpośrednio po wyborach się ukazały. Bo przed wyborami również w naszym obozie była niezachwiana wola budowy CPK. Natomiast co do tego, czy jest to taki temat, który warto brać na sztandary, który warto się chwalić, to już były mieszane głosy. Może to kontrowersyjne, ludzie tam mają wątpliwości i tak dalej. Sondaże opinii publicznej pokazały, że przytłaczająca, no może nie przytłaczająca, zdecydowana większość Polaków budowę CPK popiera, że to poparcie jest dużo szersze niż sam elektorat poprzedniego obozu władzy, tylko znacząca część elektoratu obecnego obozu władzy też popiera. I mam nadzieję, że ta skoordynowana, znaczy nie skoordynowana, ale wielostronna presja, z jednej strony pewnych no, obiektywnych faktów, wyliczeń, analiz, których nie da się podważyć opinii ekspertów, przytłaczającej większości ekspertów, a zwłaszcza takich prawdziwych ekspertów, no bo to też jest znane nam wszystkich zjawisko z różnych zagadnień, że na przykład są pewnie interesariusze rynku, którym zależy na jego określonym kształtowaniu, no i oni wprost na swoim payrollu mają pewnych ludzi, którzy funkcjonują jako eksperci. Że podać z innego źródła przykład, no niedawno w Rzeczpospolitej był artykuł, gdzie się ekspert wypowiadał, że nie warto budować portu w Świnoujściu, a konkretnie był to pracownik portu w Hamburgu. Tak? No to zdaje się nawet marketingu portu w Hamburgu. No to jak... Portu w Świnoujściu nie warto rozbudowywać, bo w tym samym czasie warto rozbudowywać port w Roztoku. No na przykład tak. No to tak samo jakby się, nie wiem, no, pracownika marketingu Pepsi-Coli się pytać jako eksperta, czy Coca-Cola jest dobrym napojem. Tak? No bez sensu. Tu trochę dotykamy, przepraszam, że wyjdę w słowo, bo dotykamy tego bardzo ważnego elementu, o którym dzisiaj mówimy na Kongresie Rozwoju Polski, czyli właśnie pewnej suwerenności inwestycyjnej.
Komu przeszkadza budowa dużego centrum transportowo-logistycznego w Polsce? Panie redaktorze, no tu pan dotknął istoty sprawy, a istota sprawy, jak tak byśmy trochę się wznieśli i spojrzeli z helikoptera, jest taka. Polska jest w momencie bardzo kluczowym, bardzo newralgicznym pewnej transformacji modelu rozwojowego. To znaczy pewien paradygmat rozwoju Polski, który dał nam duże prosperity w ostatnich latach, w wielu aspektach się wyczerpuje. Na przykład Polska bogacąc się, awansując mniej więcej 50% średniej unijnej w chwili przystępowania do Unii do 80% średniej unijnej, zaczyna wychodzić z paradygmatu, w którym rozwój współzależny jest dla nas korzystny. Bo był. Polacy byli biednym krajem. I to, że na przykład niemiecka czy francuska korporacja postawiła w Polsce fabrykę, gdzie do stosunkowo prostych i słabo płatnych prac zatrudniała Polaków, to było korzystne oczywiście dla tej korporacji, ale było też korzystne dla Polski, no bo w sytuacji 20% bezrobocia, to że w ogóle ludzie mieli pracę, coś zarobili, mogli coś za to kupić, było dla naszej gospodarki korzystne. No ale to się kończy. Tak można wzrosnąć z 50 do 80%, ale już nie z 80 do 100. Ta zmiana paradygmatu rozwoju gospodarczego powoduje, że w tym modelowym przykładzie teoretycznym, żeby na przykład powstała polska korporacja, która będzie ten finalny produkt, a nie tylko podwykonawstwo, oferować na światowych rynkach i konkurować z tymi zachodnimi, co oczywiście w ich interesie już nie jest. Takie proste win-win się kończy, a zaczyna się gra o sumie zerowej. No co powoduje oczywiście ostrą konkurencję, no bo to wszyscy są dorosłymi ludźmi, no każdy swój ten kawałek tortu chce wyrwać i tyle. No również biznes i lotniczy, i lotniskowy, który jest biznesem wysokomarżowym, wysokodochodowym, jeżeli jest określona skala osiągnięta, no jest tego przykładem, ale zanim oczywiście, bo CPK to nie tylko przecież lotnisko, to linie kolejowe, cały szereg połączeń, praktycznie nie ma chyba dziedziny gospodarki, a już szczególnie tej wysokomarżowej, wysoce rozwiniętej, w której transport, logistyka nie byłoby jednym z kluczowych czynników marżowości. Tak? No, mnóstwo podzespołów, żeby taki wysokomarżowy, finalny produkt wyprodukować, trzeba, no jest bardzo długi łańcuch dostaw, trzeba mnóstwo różnych elementów, surowców, podzespołów przewieźć, przetworzyć, przewieźć dalej, dostarczyć do rynku. No i jeżeli tam po drodze podstawiamy dobre connectivity, dobre połączenia komunikacyjne, czyli jest szybko i tanio, no to taki produkt na światowym rynku wygrywa. No więc siłą rzeczy, no niestety, nie jest w interesie również naszych partnerów, sojuszników i gospodarczych i politycznych państw Europy Zachodniej tak do końca w różnych aspektach i na różnych rynkach sobie konkurencję dopuszczać. Tak? Kogoś, kto współdziała z nimi, kto jest w ich łańcuchu dostaw, to im tanio zaoferuje pewne półprodukty, kto zaoferuje rynek zbytu, no przecież często pod tą samą marką gorszych produktów jakościowo, no to okej, no i tu mamy naturalną wspólnotę interesu. Tymczasem teraz jesteśmy w tym kluczowym momencie, gdzie się przepinamy ze schematu wspólnoty interesu na konkurencję, o ile to nam się uda. Bo to jest właśnie pytanie, ta kluczowa suwerenność, którą tu pan redaktor powtórzył. Czy my jako pewna wspólnota polityczna jesteśmy zdolni do tego, żeby te nasze interesy samodzielnie zdefiniować i realizować, mając świadomość, że one będą w konkurencji, będą w pewnym tarciu co najmniej. No nie będzie już tak łatwo, nie będzie już tak przyjemnie. Trzeba sobie to miejsce wywalczyć, mówiąc krótko, w wymiarze pewnej walki rynkowej oczywiście, nie jakiejś tam fizycznej. No czy na trwale się zadomowimy na tym poziomie 80-70 parę procent. Podwykonawcy, dostarczyciela, zasobu siły roboczej, rynku zbytu, tak, a nie równorzędnego gracza. I już kończąc tutaj, i to myślę, że to zadanie dla nas wszystkich w tym wymiarze takim komunikacyjnym i edukacyjnym. Suwerenność to jest piękne pojęcie, które nam wszystkim leży na sercu. Niestety dla większości naszych współobywateli abstrakcyjne. Ale musimy to im uświadomić, że to się przekłada na konkret. To się przekłada na to, ile będą pieniędzy w kieszeni mieli. Jakie będą mieli miejsca pracy. Czy ich mała działalność gospodarcza będzie miała szansę zostać dużą firmą, tak? To na koniec to są bardzo wymierne, konkretne korzyści w kieszeni każdego z nas, jeżeli tą właśnie suwerenność gospodarczą, inwestycyjną uda nam się utrzymać i realizować. Bardzo serdecznie dziękuję. To teraz kolejne pytanie do pana Zdzisława Sokala. Też o inwestorów i też o współpracę, ale w troszeczkę innym wymiarze. Kiedy mówimy o tych dużych inwestycjach rozpoczętych już w Polsce, myślę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, w którym też w procesie jakby tym inwestycyjnym działają już firmy o globalnym zasięgu, inwestorzy też zagraniczni, ale mówię na przykład o budowie elektrowni jądrowej, to tutaj bardzo wyraźnie widać, to sygnał ze strony
polityków koalicji rządowej obecnej, który no, trochę podważa wiarygodność Polski jako takiego stabilnego partnera biznesowego, kiedy nagle pojawia się taki głos, że no, trzeba te inwestycje jeszcze raz przejrzeć, trzeba się zastanowić, trzeba tam zrobić audyt, czy rzeczywiście to tak będziemy działać, czy partnerzy to będą ci partnerzy, a może inni. To uderza w taką bardzo istotny i bardzo wrażliwy punkt czy element gry gospodarczej, czyli właśnie wiarygodność. Jak pana zdaniem no, można utrzymać i pilnować tej wiarygodności właśnie choćby wobec inwestorów, wobec firm globalnych, które w Polsce działają? Weryfikacja inwestycji powinna być realizowana na każdym etapie, od początku tak naprawdę decyzji inwestycyjnej poprzez realizację inwestycji, oczywiście zawsze. Natomiast przy inwestycjach mamy parę elementów istotnych. Jednym z elementów to jest stabilność prawna, również jak gdyby stabilność finansowa, tak? I teraz właśnie dla tych instytucji, które angażują się w realizację inwestycji o charakterze strategicznym, ta stabilność pozafinansowa jest bardzo ważna, tak? Dlatego, że oni po prostu od tej stabilności zależy między innymi oczywiście, czy ma wpływ na ranking danego kraju, tak? I od kosztu tak naprawdę pieniądza w tym kraju. W związku z tym absolutnie to są bardzo ważne rzeczy. Natomiast ja bym nastawiał się absolutnie pozytywnie. Jestem przekonany, że decydenci będą analizowali to, ale też jak gdyby w tych analizach i ocenach i monitoringu inwestycji trzeba brać pod uwagę elementy typowo ekonomiczne, podstawowy wskaźnik, który jest niezbędny, prawda, przy ocenie projektu inwestycyjnego NPV, prawda, IRR i tak dalej, te wskaźniki ekonomiczne, ale musimy zdawać sobie sprawę, że przy inwestycjach strategicznych no, mamy elementy bezpieczeństwa i to jest koszt, prawda, koszt, który występuje i czasami musimy mieć świadomość, prawda, tych kosztów. Oczywiście najlepiej jest taka sytuacja, jeśli dany biznes jest jak gdyby oparty absolutnie na przyszłych przychodach pieniężnych, które jak gdyby dają 100% pewności, że ta inwestycja się zwraca, tak? Ale bywa taka sytuacja też, że czasami jak gdyby sytuacja tych przepływów może być wątpliwa, natomiast założenia jak gdyby rozwoju gospodarczego, założenia jak gdyby aktywności gospodarczej powinny powodować, że no te przychody są przybliżone. Oczywiście to są wszystko ryzyka, które powinny być brane pod uwagę. I teraz tak, jeśli chodzi o podejście inwestorów zagranicznych, no to na dzień dzisiejszy mamy tutaj dosyć takie optymistyczne podejście. Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem w różnym ujęciu. Jak rozmawiamy na rynkach zagranicznych w różnych częściach świata, Polska jest krajem, gdzie te wzrosty gospodarcze i poziom jak gdyby gospodarki jest w ogóle, to co się stało jest bezdyskusyjny. Bardzo ważnym elementem jest to, że z tego wzrostu gospodarczego w Polsce korzystali w sposób, no powiedział, powszechny obywatele polscy, tak? Co jest jak gdyby bardzo ważne na przykład w dyskusjach na różnych kontynentach, gdzie się zastanawiają decydenci, jak to zrobić, prawda, żeby nie doprowadzić do oligarchizacji na przykład gospodarki, co mamy w różnych częściach Europy, ale nie tylko, tak? Także mamy dobry klimat, no tutaj nastąpiły zmiany decydentów, tak to określę. Wydaje się, że jak popatrzymy sobie też na tę sytuację czasowo, to tutaj rynki finansowe na pewnym etapie były bardzo optymistyczne, wręcz bardzo pozytywnie kursy zachowywały się, również kurs złotówki. Natomiast no, dzisiaj jak gdyby na bazie pewnych turbulencji, które występują, no tutaj ten entuzjazm można powiedzieć, że troszeczkę jest mniejszy. On jest w kategoriach takich bezpośrednich działań. Inwestycje długoterminowe, właśnie te inwestycje strategiczne, jak się rozmawia z decydentami, z inwestorami, oni patrzą
patrzą długofalowo, tak? Oni nie patrzą w perspektywie 4 lat. Kadencji. Jak wiemy doskonale, inwestycje strategiczne, inwestycje w energetykę, inwestycje w takie obszary jak właśnie port lotniczy, o którym pan minister mówił, to są inwestycje długie, 25-30 lat, tak? To jest taki okres zwrotu i tutaj jak gdyby decyzje powinny być podejmowane i są podejmowane przez inwestorów absolutnie w długim okresie czasu. Natomiast no, zawsze jest ten element weryfikowany, tak? Weryfikowany i on ma przełożenie przede wszystkim na koszt. Na koszt realizacji inwestycji, bo zmieniają się, jak gdyby poczynając od kwestii kosztu pieniądza, to również kwestia kursu, kwestia jak gdyby hedżowania tych wszystkich pozycji, które są i tak dalej. W związku z tym absolutnie stabilność, rozumiana w szerokim takim ujęciu, również ta stabilność pozafinansowa, stabilność prawna, prawda, stabilność w zakresie powiedzmy podatkowym, bardzo ważny element, prawda. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że te kwestie są poustawiane w jakiś sposób, żeby nie trzeba było jak gdyby absolutnie zakładać istotnych pozycji ryzyka w tym materii. Pamiętam takie spotkanie z inwestorami jeszcze z zeszłego roku i reprezentującymi firmy z kapitałem zagranicznym działające w Polsce. Tamten wątek związany z przewidywalnością regulacji stanął na pierwszym miejscu, jeśli chodzi właśnie o wybór miejsca podejmowanych inwestycji. A pan Zdzisław Sokal cytował już dzisiaj, że zgodnie z konstytucją rolą prezydenta między innymi jest właśnie utrzymanie tej stabilnej, trwałej perspektywy współpracy też międzynarodowej, czy jakby sytuacji gospodarczej. W takim razie do pana prezesa Sobonia, bo ta stabilność finansowa, też ten element pojawił się w wypowiedzi pana Sokala. Kwestie związane z wiarygodnością i stałością, takim niezachwianym przez polityczne burze funkcjonowaniu są w działaniach w misji Narodowego Banku Polskiego niezwykle ważne. Skoro wymieniamy podjęte w ostatnich latach inwestycje, no to warto zauważyć to trwałe budowanie potencjału rezerw złota Narodowego Banku Polskiego. W tak niepewnych czasach ta stabilność finansowa jest jednym z głównych elementów budowania, i tu wracamy znowu do tego sformułowania, wiarygodności inwestycyjnej Polski. Jak pan ocenia rolę Banku Centralnego też w kontekście pana doświadczenia w rządzie? Jak odbierać takie notoryczne ataki na prezesa Banku Centralnego? Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo dziękuję za możliwość udziału w dzisiejszym kongresie. Rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan redaktor, jesteśmy tym bankiem centralnym, który utrzymuje wysoki, odpowiedni poziom zarówno złota. Jesteśmy tutaj na 16 pozycji wśród wszystkich banków centralnych na świecie, jak i rezerw dewizowych. Tutaj jesteśmy na 18 pozycji, więc znajdujemy się wśród tych banków, które prowadzą bardzo konserwatywną w tym zakresie politykę. I oczywiście dzisiaj bank centralny jest bankiem, który pośrednio wpływa na skłonność i zdolność do inwestowania w gospodarkę. Poprzez prowadzoną politykę pieniężną oczywiście wpływa na koszt finansowania inwestycji. Tym samym oddziaływuje na stopę ryzyka i to, o czym mówił pan Zdzisław Sokal, czyli ocenę opłacalności inwestycji, tym samym ocenę oszacowania tego, jak ryzykowne są podejmowane projekty inwestycyjne i na ile dostępne jest finansowanie do tego, aby te projekty realizować. Aby finansować projekty inwestycyjne, no niezbędna jest stabilność makrofinansowa Polski, stabilność w postaci odpowiedniego niskiego poziomu i stabilności inflacji oraz stabilności krajowego systemu finansowego. I jeśli mówimy o tym pierwszym obszarze, czyli równowadze makroekonomicznej w zakresie inflacji, to było kluczowe wyzwanie w ostatnim czasie ze względu na te czynniki podażowe, które pchnęły Europę w okres zwiększonej inflacji.
I to zadanie udało się zrealizować ten rok, w szczególności pierwszy kwartał tego roku, to gwarancja odczytów inflacyjnych, które będą już w okolicach właśnie celu inflacyjnego. Mówił o tym na ostatniej konferencji pan prezes Adam Glapiński. Natomiast jeśli mówimy o dostępności finansowania, no oczywiście w Polsce opiera się ona przede wszystkim na sytuacji bankowej, dostępu do aktywów sektora bankowego, to jest 3/4 aktywów całego sektora finansowego. No i tutaj Narodowy Bank Polski jest tym bankiem, który oczywiście może niekiedy w sytuacjach wyjątkowych interweniować jako tak zwany pożyczkodawca ostatniej instancji, natomiast wpływa oczywiście na ten sektor bezpośredni. Ja mam osobiście dzisiaj zaszczyt, aby pracować jako nadzorujący Departament Stabilności Finansowej w Komitecie Stabilności Finansowej, tak aby wypracowywać ramy wspólnie z rządem, ale także z BFG i z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego rozwiązania, które będą ograniczały ryzyka systemowe. To się udaje w tym sensie, że system bankowy dzisiaj jest w dobrej sytuacji. Można powiedzieć, że zarówno jeśli chodzi o nadwyżki płynnościowe, jak i sytuację kapitałową, mamy dzisiaj sytuację dobrą. Banki osiągnęły zyski, to będzie około 300 miliardów złotych zysków sektora, więc to jest dobry rok dla banków, a nadwyżki kapitałowe powodują, że banki są w stanie wspierać akcję kredytową. Dzisiaj szacujemy, że są w stanie udzielać takiego poziomu akcji, dochodzi do takiego poziomu akcji kredytowej rzędu 500 miliardów, nawet do biliona złotych. To pozwala zakładać, że jesteśmy w stanie, szukając także poza oczywiście systemem bankowym sposobów finansowania inwestycji, podnosić przy rozwijającej się gospodarce, bo gospodarka w roku 2024 już będzie miała taki wyraźny poziom rozwoju, do którego przyzwyczailiśmy się w tych ostatnich latach. Jesteśmy w stanie podnosić stopę inwestycji i tutaj głos ze strony i Narodowego Banku jako banku centralnego, ale także samych banków. Ostatnio ukazał się wywiad z prezesem Stypułkowskim w Rzeczpospolitej. Jest tożsamy, znaczy zależy nam wszystkim na tym, aby ta akcja kredytowa służyła rozwojowi, podnoszeniu poziomu stopy inwestycji w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz oddam głos, ale to ja zasygnalizuję pytanie właściwie do wszystkich panów, bo wielokrotnie rozmawialiśmy i to jest naturalne, że w rozmowach o gospodarce uciekamy trochę od polityki. To znaczy staramy się nie łączyć wydarzeń politycznych, życia politycznego z gospodarką. Widzimy już dzisiaj, że się nie da. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, które właśnie się rozpoczęło czy trwa, tam bardzo wyraźnie to widać i ten argument też pada w kontekście zbliżających się czy dziejących się w 2024 roku w wyborach. To jest 70 krajów. W 70 krajach to ryzyko polityczne jest bardzo wysokie, ryzyko zmian. Pytanie brzmi tak naprawdę, jak minimalizować, bo dla inwestorów to jest niezwykle ważne, czy jak minimalizować wpływ tego ryzyka politycznego, ryzyka politycznej zmiany na długoterminowe inwestycje. Ja może jedno zdanie, bo czuję się trochę taki nie do końca kompetentny w tych kwestiach politycznych, znaczy nie tyle niekompetentny, co nie chciałbym dzisiaj w tych kwestiach głosu zabierać w mojej dzisiejszej roli, ale nie odpowiedziałem wprost na zadane pytanie dotyczące ataków na prezesa Banku Centralnego w Polsce. No, tego typu wypowiedzi świadczą o braku odpowiedzialności tych, którzy zgłaszają tego typu sugestie, czy nawet można powiedzieć insynuacje wobec prezesa Banku Centralnego. I no to jest też miara odpowiedzialności za swoje słowa i działania
którą każdy, podejmując się różnych zobowiązań, także takich zobowiązań, które oznaczają większość parlamentarną i rządową, powinien brać pod uwagę, zajmując określone stanowisko w państwie. Tak, bo to jest właśnie podnoszenie tego ryzyka politycznego czy politycznej zmiany w świecie, w którym nie powinno być tak naprawdę, czy który powinien być jak najdalej od polityki. Zdzisław Sokal, ad vocem, rozumiem. Tak, w nawiązaniu do tego, co pan prezes Sołoń mówi, absolutnie zgoda. Natomiast chcę zwrócić uwagę, mówiąc, ponieważ panowie wspominaliście o różnych parametrach Banku Centralnego, to wydaje mi się, że bardzo ważna kwestia jest jak gdyby taki wskaźnik, bo mówiliśmy o rezerwach między innymi, tak? Mówiliśmy o złocie, ale wskaźnik krótkoterminowego zadłużenia kraju w relacji do rezerw walutowych, tak? To jest jak gdyby wskaźnik, który wskazuje i poprawia koniunkturę. On jest bardzo ważny również w agencjach, w ocenach agencji ratingowych i ten wskaźnik jest na bardzo dobrym poziomie. Mamy bardzo dobrą sytuację w zakresie rezerwach, gdzie mamy w tych rezerwach waluty, podstawowe waluty, koszyk walut, ale jest szczególna waluta złoto, prawda? Jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje dzisiaj w innych bankach centralnych, to udział tej waluty specjalnej, jakim jest złoto, tak? Pamiętajmy, że to jest jedna z funkcji. Złote to jest ekwiwalent wartości, tak? Im bardziej niestabilne i turbulentne otoczenie, tym tak. Złoto idzie w górę. I teraz tak, jeśli chodzi o te kwestie właśnie stabilności i kosztu inwestycji, kosztu pieniądza, no to oczywiście te wszystkie wskaźniki dotyczące oczywiście długu publicznego, dotyczące struktury długu publicznego, prawda, gdzie mamy w Polsce też sytuację w tej chwili dobrą, dlatego że 2/3 długu to jest w tej chwili dług, który mamy w polskiej walucie, tak, czyli ten element bezpieczeństwa tutaj jest absolutnie na dobrym poziomie. Ale też warto popatrzeć sobie na inne wskaźniki. Natomiast wracając jak gdyby do pytania pana redaktora, to tutaj wydaje mi się, że na to niezależne, znaczy na to bezpieczeństwo finansowe i na stabilizację sytuacji politycznej powinno się wykorzystać te elementy, które są w prawie właśnie, między innymi niezależność banku centralnego, tak? I jak gdyby rozumienie tej niezależności w kategoriach jak gdyby niezależności ustawowej, ale też jak gdyby niezależność banku centralnego z jednej strony, a z drugiej to współpraca, policy mix, to jest bardzo ważny element, gdzie bank centralny odpowiadając jak gdyby za te podstawowe swoje funkcje banku centralnego, również odpowiada w jakiś sposób, czy współpracuje, musi współpracować z organami finansowymi państwa w zakresie tworzenia tych elementów stabilności finansowej i współpraca, właśnie wzajemna współpraca między organami rządu, z organami banku centralnego jest niezbędna z tego względu, że mamy wtedy właściwą politykę monetarną i właściwą politykę fiskalną, prawda? I dopiero ten miks polityk fiskalnych przy założeniu oczywiście niezależności banku centralnego. To jest bardzo ważna kwestia. Oczywiście w różnych częściach świata ta niezależność banku centralnego ma różny wymiar. W polskich warunkach pamiętajmy o tym, że mamy tutaj ten pierwszy element bardzo ważny, czyli dbałość o stabilność cen, tak? I drugi element, o ile pierwszy jest zachowany, wsparcie rządu w wzroście gospodarczym. W różnych bankach, w różnych systemach jest bardzo różnie. Na przykład Fed ma te dwa poziomy zrównane bardzo, prawda? Czyli zarówno dbałość o stabilność ceny, jak dbałość no o... No i tam jest jeszcze rynek pracy, to jest bardzo też wyraźnie. To jest jak gdyby związane z koniecznością aktywizacji rynku pracy, tak? Ten wskaźnik wielkości bezrobocia w polityce Fedu jest bardzo ważny. On jak gdyby jest bardzo mocno analizowany. W polskich warunkach z punktu widzenia formalnego prawnego mamy tutaj jak gdyby troszeczkę różne poziomy, tak? Tak to jest. Natomiast sytuacja też się zmienia w świecie, prawda? I jak popatrzymy sobie na ostatnie doświadczenia, kwestie luzowania ilościowego, gdzie wpływ banku centralnego w różnych szerokościach geograficznych był bardzo istotny, prawda? Również w Polsce. Gdyby tego nie było, prawdopodobnie mielibyśmy zapaść jakoś gospodarczo. Także absolutnie, odpowiadając na pytanie pana redaktora, niezależność instytucji
finansowych jest bardzo ważna, w tym niezależność Banku Centralnego, ale również pozostałych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego, która jest instytucją absolutnie o kluczowym znaczeniu. Również bardzo ważnym elementem jest stabilność zasobów ludzkich. Nieładnie to określę, prawda? Gdzie będzie wiedza pewna, gdzie będzie przekazywanie tych wszystkich elementów doświadczeń, które są. W każdym razie, jeśli uda nam się jak gdyby stworzyć ten element minimalizacji zmian takich tendencji, to wydaje mi się, że to będzie absolutnie bardzo ważnym elementem wspierającym na wzrost gospodarczy i na stabilizację. Mam wrażenie, że rzeczywiście moglibyśmy równie dobrze siedzieć w Davos i w tak niestabilnych czasach rozmawiać o znaczeniu stabilności jest niezwykle ważne. Panie ministrze, pytanie, da się jeszcze ograniczyć to ryzyko inwestycyjne, ryzyko polityczne, ryzyko zmian politycznych, albo co by je gwarantowało? Ja pamiętam, wielokrotnie to podkreślałem, że strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju była takim zapisem polityki gospodarczej rządu uciekającym poza tą czteroletnią kadencję rządu, czyli pokazującym, gdzie dalej chcemy prowadzić polską gospodarkę. Problem zaczyna się w momencie zmiany rządów. Tak, i jak spojrzymy na ostatnie 20 czy 30 lat w Polsce, to raczej ten obszar konsensusu czy takich strategicznych kierunków niekwestionowanych przez główne siły polityczne się zmniejsza, a nie zwiększa. Ale taki jest znak czasów. Mi się wydaje, że przez długi jeszcze czas my w ogóle na świecie nie wrócimy do czasu takiej względnej stałości i stabilizacji. Bardziej chyba powinniśmy się skoncentrować na tym, jak zarządzać tym ryzykiem, jakby jak odnajdywać się w tej nowej sytuacji, niż na z góry skazanych na porażkę próbach przywrócenia tego stanu wcześniejszego. Pastwienie się nad Fukuyamą i tezą o końcu historii już jest tak samo oklepane, jak sam koniec historii. Ale teraz to już to galopuje i wpływ polityki na gospodarkę, też wątek się pojawia, jest coraz większy, bym powiedział. Tak? Po pierwsze to całe sektory gospodarcze, gdzie w ogóle ciężko mówić o gospodarce, w sensie rachunku ekonomii, na przykład, nie wiem, sektor energetyczny, to jest właściwie czysta polityka już w tym momencie. Tak? Sektor bezpieczeństwa militarnego choćby. Chociażby. Ale coraz więcej. Nagle się okazuje, że takim sektorem coraz bardziej zaczyna być transport, tak? Że tak jak kiedyś była dyplomacja kanonierek, tak właściwie za chwilę się okaże, że żeby zabezpieczyć łańcuchy dostaw dla polskiej gospodarki, to my powinniśmy naszego miecznika, aby jak najszybciej powstał, a najlepiej jeszcze w wielu egzemplarzach, wysłać gdzieś do Zatoki Jemeńskiej, żeby strącał drony atakujące statki, które przewożą zaopatrzenie dla nas. To, co musimy sobie też uświadomić, że to raczej jest stan naturalny w historii, w stosunkach międzynarodowych. Ta era liberalno-demokratycznego końca historii była pewną ułudą i zjawiskiem przejściowym bardzo. Tak? Znów mamy powrót polityki siły, znów się okazuje, że to ma ogromne znaczenie, kto ma ile czołgów, kto ma ile armat, kto jest jak na mapie położony. Czasem może mieć nawet większe niż PKB, prawda? No bo z armaty się PKB nie wystrzeli. Tak? Więc na przykład co z tego, że Rosja ma dużo niższe PKB niż Europa Zachodnia, jak za chwilę będzie produkować 1000 czołgów miesięcznie, a w Europie jest jeden zakład, który produkuje czołgi, Rheinmetall, bodajże 2 na miesiąc i nad ludzkim wysiłkiem już być może za 2 lata zacznie produkować 4, bo uruchomi nową linię produkcyjną. Tak? I co z tego, że tam PKB na głowę, zwłaszcza mieszkańca, ale w liczbach bezwzględnych Europy jest dużo, dużo, dużo większe. I po prostu w takich czasach żyjemy. Ale to, co jest pozytywne, to bym powiedział przykłady dwa. Korei Południowej i Berlina Zachodniego w czasach zimnej wojny. Czyli miejsc będących w skrajnym zagrożeniu bezpieczeństwa, można by powiedzieć, ale które jednak pokazały, że dobrą polityką, świadomą polityką, dobrym zarządzaniem i przy takim nawet bardzo dużym zagrożeniu można się bardzo szybko rozwijać. Można być obszarem dobrobytu, można być obszarem, gdzie się inwestuje, gdzie się zarabia pieniądze. To jest wykonalne. No ale oczywiście to wymaga tego, żeby zwłaszcza właśnie ta sfera polityki, rządu, klasy politycznej, rządzących, zaczęła grać na zupełnie wyższym poziomie. Tak? Można powiedzieć, że tak jak, nie wiem, można mnożyć te analogie czy metafory, tak jak w dłuższym czasie my integrując się z Europą, mając obszar bezpieczeństwa, stabilizacji, to tak jakby płynęliśmy z prądem. To właściwie można było nie wiosłować i ta łódka sama niosła. Tak? A teraz mamy coraz silniejszy prąd od czoła i trzeba naprawdę się wysilić,
W ogóle najlepiej to skonstruować silnik, który nas poniesie, żebyśmy nie musieli tak głupio machać rękami i wiosłować. I wydaje mi się, konkludując tę odpowiedź, nie ma takiego mechanizmu, panie redaktorze. No wydawałoby się, że na przykład instrumenty formalno-prawne mogą być takim mechanizmem, tak? Czyli na przykład umowy. Strategia odpowiedzialnego rozwoju, czyli na przykład wieloletnie plany finansowe, które pozwalają programować pewne wydatki państwowe w perspektywie dłuższej niż roczna perspektywa budżetowa. Natomiast no, na naszych oczach i co można ewentualnie dobrego powiedzieć o Polsce, że nie jesteśmy tu wyjątkiem, no, raczej widzimy no, załamanie, a co najmniej taką no, daleko idącą erozję ładu instytucjonalnego prawnego. Tak? Sygnał, który, no przepraszam, wjadę tu odrobinkę na politykę, ale jestem jedynym czynnym politykiem z tego grona, to kto jak nie ja. No jeżeli na przykład widzimy, jak w przypadku spółek medialnych, tak, TVP, radia i tak dalej, można wbrew ewidentnemu zapasowi ustawowemu i co potwierdził później sąd, niezgodnie z prawem, ale de facto skutecznie zmienić organy, no na przykład jaki to jest sygnał dla inwestorów, tak, którzy mają przyjść do Polski, włożyć pieniądze w spółkę i może za chwilę tam podpadną jakiemuś ministrowi i on sobie tam wyda dekret, nie wiem, Sejm przyjmie uchwałę, czyli źródło prawa, nie będące źródłem prawa powszechnie obowiązującym, ale faktycznie to skuteczne jest. Ale to też widzimy w innych, no jeżeli patrzymy na przykład orzecznictwo różnych instytucji europejskich, na przykład TSUE, czy tam decyzje komisji i odniesiemy to do formalno-prawnych zapisów traktatowych, no to no powiedzieć, że one wykraczają poza te zapisy, to mało powiedzieć, tak? W Stanach Zjednoczonych tam, prawda, byłego prezydenta i lidera sondaży w wyborach jakiś tam sąd w jednym ze Stanów chce swoją decyzją wykluczać z udziału w wyborach. Czyli można powiedzieć, że tu nie jesteśmy w tym sami, tak? Że pewien świat ładu instytucjonalnego, demokracji liberalnej już ulega pewnej erozji nie tylko w wymiarze ładu światowego, tak? Bo to się wydawało, że są pewne takie ogólnoświatowe zasady, które wszyscy stosują i one są naturalne. No tak naprawdę widzimy, że to po prostu było tak, że tam za nimi stała supremacja militarna Stanów Zjednoczonych, które były w stanie prowadzić 3 wojny naraz w różnych częściach świata i po prostu te zasady narzucić. Więc też nikt tego nie kontestował i nie próbował ich kontestować. Natomiast teraz, kiedy jakby układ sił staje się coraz bardziej multipolarny, no to już się zaczyna kontestowanie. No więc jakby ten ład międzynarodowy ulega erozji, o ile nie załamaniu. Ale również w samym świecie demokracji liberalnej, w tym obszarze powiedzmy szeroko pojętego kulturowego zachodu, też pewne ramy instytucjonalne, formalne, pewnej kultury politycznej, obyczaju, tak, no zaczynają ulegać no co najmniej erozji. I kończąc już, jeżeli wrócę do tego, co mówiłem o tym przejściu, tak, od 50 do 80% i o pewnej zmianie paradygmatu, to powiem tu może coś zaskakującego, a może to nie do końca źle dla Polski. Czy kraj średniej wielkości, pod warunkiem, że będzie sterowny, świadom swoich interesów i tak dalej, no to my też w pewnym sensie, no chcąc być na przykład jednym z najbogatszych państw świata, stawialibyśmy sobie cele de facto rewizjonistyczne w wymiarze ładu międzynarodowego, tak? Nie utrzymania status quo. Status quo to jest Europa Środkowo-Wschodnia jako jednak obszar drugiej albo trzeciej kategorii rozwoju, tak? I w tym momencie pewnego no, rozchwiania ładu międzynarodowego, jak ktoś jest sprawny, sprytny, wewnątrz sterowny, umie dobrze defensywnie, tak, to może nawet i więcej osiągnąć, no ale musi taki być. No i jednym z tych elementów są inwestycje, które już się zaczęły, bo one są tym fundamentem, na którym możemy budować, korzystając z tej potężnej geopolitycznej zmiany w Europie i na świecie również, nowe rzeczy. Zdzisław Sokal, rozumiem, ad vocem. Ja chciałem odnieść się troszeczkę do tych inwestycji, troszeczkę jak gdyby segregując je, tak? Mówimy o inwestycje wewnątrz kraju, inwestycje krajowe, których źródła finansowania są środki zewnętrzne i środki własne. Oczywiście przy tych kwestiach należy jak gdyby zastanowić się i tutaj wielka praca przed tym, żebyśmy jak gdyby szukali rozwiązań optymalizującym koszty jak gdyby tych inwestycji, tak? Koszt pieniądza, ale też całość kosztu inwestycyjnego i poza źródłem finansowania zewnętrznego, to wydaje się, że jest parę narzędzi takich, które można wykorzystywać, między innymi coś, o czym ja od lat i tu też jak gdyby przy wsparciu pana prezydenta rozmawialiśmy przez ostatnie przynajmniej 6 lat, a mianowicie
chociażby publiczny list zastawny, w ogóle papiery wartościowe, które wydaje mi się, że powinniśmy szukać rozwiązań, aby listy zastawne, w tym szczególnie publiczny list zastawny, wykorzystywać. To jest jedna kwestia. Tam też jest niezbędna wiarygodność. Tak jest, ale tam jest sytuacja tego typu, że mamy mało pracujące aktywa w posiadaniu różnych instytucji, samorządów terytorialnych i tak dalej, które można w sposób bardzo aktywny wykorzystać i też jak gdyby na to źródło finansowania jest bardzo duży apetyt instytucji światowych, gdzie można gdyby to bardzo mocno zdywersyfikować. Ale jeszcze chciałem o jednej kwestii mówić, bardzo ważne, a mianowicie inwestycje, to również inwestycje nie tylko w Polsce, ale inwestycje polskie za granicą. I wydaje się, że tutaj mamy dużo do zrobienia, dlatego że Polska jest krajem, który jest bardzo sprawny. Mamy bardzo sprawne, średnie przedsiębiorstwa, które mają duże sukcesy w różnych częściach świata. Tutaj jak gdyby patrzymy na eksport. Ten eksport można realizować w kategoriach takich, że eksport z Polski, ale również możemy jak gdyby inwestować za granicą. Jeśli chodzi o eksport, mamy tutaj no, pewne ryzyko istotne. Potrzebna jest dywersyfikacja, mając na uwadze, że 28% eksportu polskiego jest do naszych sąsiadów, a generalnie około ponad 80% eksportu to jest Unia, to jest Europa, tak? I tutaj mając na uwadze otwartość i to, co się dzisiaj dzieje na rynkach międzynarodowych, trzeba jak gdyby myśleć o dywersyfikacji naszego eksportu poprzez nie tylko produkcję w kraju i sprzedaż, ale również wychodzenie do krajów w różnych szerokościach geograficznych, aby tam tworzyć inwestycje i po prostu przez te inwestycje być bardzo aktywnym i korzystać jak gdyby z tych rynków zewnętrznych. Tutaj jak gdyby kłaniają się takie obszary, chociażby nie tylko Europa, ale zobaczcie, że Państwo, że jak gdyby nasza aktywność eksportowa do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, Afryka, Azja, to są wielkości rządu poniżej 2%, tak? Gdzie są bardzo duże możliwości. Polscy przedsiębiorcy są bardzo sprawni i sobie bardzo radzą. Jest cały system wsparcia, który oczywiście może być jeszcze lepszy i tu jest bardzo dużo wyzwań i Polska ma bardzo dużo szansy, żeby jak gdyby wykorzystać te wszystkie drivery, które są absolutnie w tej chwili jeszcze do wykorzystania. I tu rzeczywiście wchodzimy na bardzo wysoki poziom tej gry geopolitycznej, bo pamiętam też jeszcze kilka lat temu debaty dotyczące tej współpracy eksportowej z Chinami. Dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innej sytuacji, no właśnie geopolitycznej, a za chwilę być może jeszcze innej, na przykład w kontekście Afryki, w której też wiele się dzieje. Na pewno jesteśmy w bardzo niestabilnym momencie, tym bardziej potrzebujemy takich trwałych, stabilnych kotwic gospodarczych, o których możemy powiedzieć, to są jakby inwestycje, co do których nie ma żadnych wątpliwości, musimy je zrealizować. Jedną z takich inwestycji jest na pewno energetyka jądrowa w Polsce. Wciąż elektrowni jądrowej nie mamy jako jeden z nielicznych krajów regionu. Tego potrzebujemy. Zmiany związane z, czy inwestycje związane z infrastrukturą. Tu jeszcze do Centralnego Portu Komunikacyjnego dodałbym pewnie jeszcze rozbudowę portów, ale również cały projekt komunikacyjny w ramach projektu Trójmorze. Ja zacząłem, chciałbym panów na zakończenie tej debaty, bo zbliżamy się do końca, namówić do stworzenia takiej właśnie short listy, takiej listy inwestycji, których nie wolno nam zatrzymać bez względu na sytuację polityczną. Zacząłbym od pana prezesa. Prawdę powiedziawszy, nie wszedłem z taką przygotowaną listą. To ja, panu prezesowi podpowiem jeden trop, bo tego nie dotknęliśmy, a wiem, że jest to obszar pana zainteresowań. Mówię o inwestycjach w bezpieczeństwo cyfrowe i tego ucyfrowienia państwa, czy budowania e-państwa. To jest ten element, który staje się no, niezwykle istotny, niezwykle ważny. Znaczy, na pewno szukając różnego rodzaju równowag, trzeba budować poprzez realizację inwestycji pewną stabilność, inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe, w sytuacji bezpośredniego potencjalnego zagrożenia ze strony naszych
sąsiadów po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, no jest czymś, bez czego trudno sobie wyobrazić no taką podstawową ochronę naszych projektów, niezależnie czy to będą projekty administracji publicznej czy komercyjne. I dzisiaj ten poziom ochrony jest dużo wyższy niż był jeszcze przed tym zagrożeniem militarnym, którego jesteśmy świadkami, ale też oczywiście wyzwania są większe, bo mamy też nowe narzędzia, takie jak AI, no, które powodują, że tworzenie różnego rodzaju ataków w świecie internetu, w świecie wirtualnym jest coraz łatwiejsze, więc no, ta gra oczywiście toczy się cały czas i będzie się toczyła i mam wrażenie, że jesteśmy tutaj rzeczywiście tym państwem, które swoją lekcję odrobiło, ale to nie jest rzecz skończona, bo cały czas musimy o tą stabilność, ochronę w tej przestrzeni cyberbezpieczeństwa swojej infrastruktury krytycznej, ale także, tak jak powiedziałem, swoich projektów dbać. To, o czym pan redaktor powiedział, no, czyli coś, co zapewni nam stabilność konkurencyjności gospodarczej, czyli odpowiedni poziom cen energii i dostaw przede wszystkim surowców energetycznych, to jest z całą pewnością priorytet. To, o czym mówi pan poseł, czyli dostępność odpowiednich korytarzy transportowych, logistyki, zabezpieczenia naszych rynków, kanałów dostaw, no jest czymś, co jest kolejnym priorytetem. Temu służy również ten projekt Trójmorze, o którym powiedział pan redaktor. No i wreszcie utrzymanie poziomu, coś mi się wydaje oczywiste, wydatków na zbrojenia na takim poziomie, który planowaliśmy, czyli rzędu 4-4,5% PKB, po to, aby no, zadbać również o tą naszą egzystencjalną stabilność, czyli no, taką projekcję siły, która w sytuacji potencjalnego zagrożenia odstraszy potencjalnego wroga. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, lista tych inwestycji, to znaczy, których no, nie wolno nam zrezygnować. Ja się oczywiście podpisuję pod wszystkimi, co przedmówca powiedział, więc trochę mi już wyczerpał temat, więc żeby go trochę jeszcze coś dodać nowego, to zwrócę uwagę na jeden aspekt, gdzie niewątpliwie jeszcze mamy duże pole do poprawy. To znaczy chodzi mi tutaj o sferę bezpieczeństwa, ale poza tą sferą taką stricte militarną również coś, co byśmy nazwali obroną cywilną czy odpornością państwa i społeczeństwa. Tak? Tu jest bardzo dużo do zrobienia. Na przykład rzucę taki pomysł, że był jakiś program, że jak ktoś, na przykład deweloper buduje blok, to coś za to jakoś będzie mu łatwiej go zbudować, uzyskać pozwolenie, może jakieś pieniądze dostanie, jak na przykład garaż podziemny w tym bloku będzie spełniał parametry schronu przeciwlotniczego, tak? Co no, jest oczywiście droższe, no ale no, obecnie mamy pokrycie chyba miejsc w schronach dla tam jakiegoś znikomego ułamka ludności. Albo żeby na przykład każdy Polak posiadający wykształcenie średnie, młody człowiek, który kończy średnią szkołę, tak naprawdę umiał udzielić pierwszej pomocy, wiedział, jak się zachować w sytuacji, tak na serio, tak? Bo oczywiście to jest w programie przedmiotów szkolnych, no ale no wiemy, różnie jak to. Z realizacji. Nie jest to program, nie jest to element, na który się nawet może jakieś takie powszechne przeszkolenie, no nie w sensie zasadniczej służby wojskowej, ale takie przeszkolenie obronne, na jakiś taki miesiąc, dwa, że no jak się zachowywać w różnych sytuacjach kryzysowych, hybrydowych, zagrożenia bezpieczeństwa, również katastrof naturalnych. Myślę, że to była rzecz bardzo cenna i oto poza jakby wojskami operacyjnymi i tak dalej, taka szeroko pojęta odporność społeczeństwa, że no w sytuacji, gdy ktoś, nie wiem, wystrzeli na Polskę głupie tak naprawdę 10 rakiet, czyli nic, tak, atak na poziomie tak naprawdę no minimalnym, to czy będzie szok, panika, niedowierzanie i co teraz? Czy tam ludzie siedząc w restauracji dostaną na komórkę, na aplikację powiadomienie, to mówią, dobra, no to jeszcze jedna kolejka i musimy iść do tego schronu, co wiadomo, a jutro idziemy do pracy i państwo i gospodarka dalej funkcjonuje. To jest niewątpliwie element, na którym jeszcze powinniśmy się dodatkowo skupić, poza tym wszystkim, pod czym się podpisuje energetyka, komunikacja, porty, to rzecz oczywista. Przyznam szczerze, że miałem nadzieję, że uda nam się uniknąć tego, bo słyszymy od wielu polityków, właściwie wszystkich państw europejskich, że Europa musi się szykować, czy musi się przygotowywać na potencjalny atak Federacji Rosyjskiej w ciągu kilku lat. Ten temat bezpieczeństwa będziemy jeszcze poruszać na kongresie, ale
No, widać, że jest również w tej dyskusji o inwestycjach, o gospodarce bardzo wyraźnie obecny. Ale to też jest ogromna szansa a propos tego, co mówiłem, tak? Bo teraz na przykład najprostsze rzeczy, czy nie wiem, materiały wybuchowe, prosta amunicja, proste rzeczy do produkcji tak naprawdę, możemy sprzedać na świecie w dowolnych ilościach, tak? Bylebyśmy tylko byli w stanie wyprodukować. Taki biznes można na tym tak robić. Tak czy inaczej wymaga to strategicznego podejścia, czy pewnej strategii już teraz, już dziś i rozmowy na ten temat. Zdzisław Sokal. Trudno się nie zgodzić z panami tutaj, jeśli chodzi o te obszary inwestycyjne. Natomiast ja powiem jeszcze o jednym obszarze bardzo ważnym. Nauka, tak? Jak gdyby to, co jest mocno stroną w Polsce, gdzie nakłady na naukę i poziom polskiej nauki wzrósł niesamowicie. Natomiast w dalszym ciągu jest bardzo dużo do zrobienia. Natomiast absolutnie działania niezbędne do tego, żebyśmy byli bezpieczni, to jest oczywiście nerw gospodarki, transport. I ten transport oczywiście lotniczy, o którym rozmawialiśmy, jest bardzo ważny, ale również transport drogowy, kolejowy. W transporcie drogowym bardzo dużo się zrobiło. Mamy infrastrukturę drogową zupełnie na innym poziomie, niż to było jeszcze parę lat temu. Natomiast bardzo dużo do zrobienia jest w transporcie kolejowym. I tutaj oczywiście istnieją możliwości korzystania z potężnych środków unijnych w przyszłości. Ale w tym wszystkim jest jeszcze jedno pytanie, które generalnie wcześniej zadawałem, a mianowicie źródła finansowania i to, co się dzieje dzisiaj w relacjach państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tworzenia instytucji stabilności typu Rada Fiskalna i cały system działań w zakresie zmian projektowych przy tworzeniu budżetu. Kwestie dyskusyjne, niejednoznaczne odnośnie tego, jaki poziom długu publicznego jest akceptowalny. To się odnosi tutaj jak gdyby oczywiście do naszych rozwiązań konstytucyjnych, gdzie mamy tą barierę 60%, jeśli chodzi o możliwość zadłużania się w ujęciu krajowych przepisów, ale to, co dzisiaj się dzieje w dyskusjach i tak naprawdę nie w dyskusjach, w sztabach pracy w operacyjnej, gdzie poszczególne państwa mają bardzo krótki czas na to, żeby przygotować techniki budżetowe, tak, gdzie to jest bardzo gorąca praca w tej chwili. Kolejne pytania, jak podchodzić do tego, czy do długu publicznego będą wliczane nakłady na zbrojenia, prawda, czy nie będą. To jest wiele pytań. Pytanie, w jaki sposób będzie się podchodziło, czy tutaj będą elementy próby kreatywnego podchodzenia do wyliczania tych wskaźników. Polska jest, tak jak mówiłem, w dobrej sytuacji. Jeszcze my mamy ten poziom długu publicznego na poziomie znacznie poniżej średniego europejskiego, ale jest bardzo dużo do zrobienia. I podstawowy element właśnie. Jeśli będzie wzrastał dług publiczny, ale nie będzie to tylko i wyłącznie konsumpcja, tylko to będzie rozwój, inwestycje, to będą przyszłe korzyści ekonomiczne z tego. Także te wyzwania są bardzo istotne i wiem, że dzisiaj również w Polsce jest szereg wyzwań, jeśli chodzi o tworzenie instytucji, które mają charakter wymogu już w tej chwili unijnego, czyli Rada Fiskalna, ale również jak gdyby tworzenia budżetu, który będzie musiał być spójny z budżetem europejskim i spełniać wszystkie wymogi, które na dzień dzisiejszy nie do końca, a gdyby są jeszcze jasne. Bardzo dziękuję. No, to wołanie o stabilność, przewidywalność nie tylko regulacji, ale też o trwałość zawiązywanych umów, myślę, wybrzmiało bardzo wyraźnie w naszym panelu. Wspominaliśmy już tutaj w czasie Kongresu Rozwoju Polski o dziejącym się w tym samym czasie Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. To na zakończenie Global Risks Report. My też mamy pięknie za oknem dzisiaj. Tak, my też mamy tak piękną zimową pogodę za oknem tu w Warszawie. Raport o ryzykach globalnych, no właśnie Światowego Forum Ekonomicznego, jako kluczowy czynnik ryzyka w najbliższych 12 miesiącach wskazuje dezinformację wspieraną przez gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji. Z tym też próbujemy zawalczyć, próbujemy sobie poradzić. Między innymi właśnie w ten sposób
zapraszając gości do debaty, zapraszając ekspertów do dyskusji, prezentując naturalną inteligencję. Informując rzetelnie, korzystając z naturalnej inteligencji naszych ekspertów. Jedna uwaga a propos tego, co pan redaktor w tej chwili mówi, a mianowicie zachęcam państwa do spojrzenia w raport World Banku, Banku Światowego, jeśli chodzi o podział kapitału narodowego. To jest taka statystyka, która jest publikowana przez Bank Światowy od lat. Tam jest w granicach około 150 krajów. I jeśli chodzi o Polskę, to właśnie największym kapitałem, na najwyższym poziomie jest kapitał ludzki. Tak? To jest ten kapitał ludzki, który po prostu do niedawna jeszcze naprawdę był na niskim poziomie i nastąpił istotny wzrost. W związku z tym to też jest tak gdyby z jednej strony satysfakcja i możliwości, ale z drugiej strony wyzwania, żeby nie zatrzymać się na tym elemencie średniości pewnej, której jesteśmy, tylko żeby po prostu bardzo intensywnie pracować, żeby ten kapitał ludzki rósł dalej. To jest podstawa. I to jest świetna konstatacja naszej dyskusji. Szczęśliwie optymistyczna, bo już się bałem, że zabrniemy w same takie komunikaty pesymistyczne. Zdzisław Sokal, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Marcin Chorała, poseł, były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. I Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za tę debatę, a państwa zapraszam już na kolejne debaty w ramach Kongresu Rozwoju Polski na profilu facebookowym w gospodarce. Relacje z debat również na łamach Tygodnika Sieci i w Gazecie Bankowej już wkrótce. Dziękuję bardzo.